Nazywam się Grażyna Makles i jestem beneficjentką inicjatywy lokalnej pod nazwą Kuźnia Kulturalna, której pomysłodawcą jest Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku. Mój udział w inicjatywie był działem przypadku. Przystąpiłam do niej za namową dyrekcji Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku pani Olgi Skwary. Po spełnieniu warunków formalnych, czyli napisaniu wniosku, uzyskaniu akceptacji, udało mi się na początku czerwca 2018 roku przeprowadzić pierwszy powiatowy klenek tatuażu pod tytułem Tatuaż z miastem w tle. Klener był adresowany do uczniów wówczas jeszcze klas gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych. Należało w nim wykonać projekt tatuażu, który będzie zawierał fragment architektury Kłobucka. I teraz już mogę powiedzieć, że po sukcesie tego pleneru w kolejnym roku przystąpiłam również do inicjatywy Kuźnia Kulturalna i zaproponowałam z kolei pierwszy powiatowy konkurs plastyczno-literacki o tytuł Mistrza Kronikarstwa imienia Jana Długosza. Ten konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Należało w nim wykonać kartę kroniki, na której w literacki i plastyczny sposób należało udokumentować jakieś wydarzenie kulturalne, które działo się w Miejskim Ośrodku Kultury w mijającym roku. Czy powstaje pytanie, czy wzięłabym udział kolejny raz w takiej inicjatywie? Oczywiście, że tak. Już nie mogę się doczekać, żeby taka inicjatywa się pojawiła, ponieważ uważam, że ja jako organizator tych konkursów, współorganizator tych konkursów zyskałam na nich najwięcej. Przede wszystkim to, że miałam możliwość sprawdzenia, czy moje pomysły się podobają, czy chwycą, czy znajdą odbiorców. Poza tym poprzez konkurs miałam możliwość poznania wspaniałych ludzi, począwszy od właśnie dyrekcji MOK-u, poprzez pracowników, instruktorów, również nauczycieli, którzy przygotowywali uczniów do konkursu, no i samą młodzież, zdolną, pełną pasji. Poza tym miałam też możliwość zaprezentowania w konkursie swojej książki, swojej pierwszej książki pod nazwą Labeling ozdabianie kartek okolicznościowych metkami cenowymi, gdzie książka w jednym z konkursów była jedną z nagród. Dodatkowo jeszcze sama byłam uczestnikiem warsztatów, które w ramach inicjatywy były organizowane właśnie przez MOK. I podczas tych warsztatów miałam możliwość nauczenia się, poznania nowej techniki plastycznej, techniki tłoczenia w blasze aluminiowej, techniki, która stała się moją ogromną pasją w ostatnim czasie. I to jest efekt pracy, moja ostatnia praca. Pracuję nad następnymi rzeczami. Pochłania mi to każdą wolną chwilę, jest rzeczywiście takim relaksem, odstresowaniem się. Zachęcam, serdecznie zachęcam wszystkich, jeżeli do tej pory nie braliście udziału w konkursach, w jakichś wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez domy kultury czy urzędy miast, dlatego że wydały wam się one nieciekawe, mało interesujące, to taka inicjatywa jest właśnie dla was. Dla każdego, kto ma jakiś pomysł, kto chciałby sprawdzić się organizacyjnie, i wystarczy tylko napisać wniosek i zachęcić innych do udziału. Taka inicjatywa jest
na pewno dla każdego i każdy może z niej skorzystać, czego jestem przykładem. Serdecznie zapraszam.